przeszliśmy przed chwileczką z hali i tak zwanej Blaszak Areny, która przez lata była kuźnią dokonań i zwycięstw również Mistrzostw Polski i naszej Wisły Płock. I z tego się oczywiście cieszyliśmy, tam były emocje, tam były wzruszenia, łzy. I oczywiście chcieliśmy, żeby ta hala, ta Blaszak Arena odzyskała swój blask, odzyskała możliwość przede wszystkim do tego, aby mieszkańcy, a ściślej mówiąc dzieci i młodzież, bo na nich nam najbardziej zależy, mogły tam dalej ćwiczyć, mogły również, myślę, że ta hala ma dobre fluidy i dobrą atmosferę i być może będą tam przyszli wychowankowie Wisły Płock, sekcji piłki ręcznej, z czego bym bardzo się cieszyła, jeśli najwięcej czerpalibyśmy właśnie z naszych płockich zawodników. Ale oczywiście to przede wszystkim jest hala, która będzie służyła na bieżąco poprawie kondycji fizycznej i oczywiście zajęciom WF-u dla zespołu szkół Centrum Edukacji, ale nic nie stoi również na przeszkodzie w porozumieniu oczywiście ze szkołą, aby starać się tą halę wynająć również na różne wydarzenia sportowe zewnętrzne. Z tego co wiem, to również Orlen Handball Miga będzie z niej korzystała, także wydaje mi się, że będzie doskonale służyła jako kolejny obiekt sportowy, który został ponownie uruchomiony dzięki oczywiście zaangażowaniu PKN Orlen. Jak długo trwał remont i co w hali się w ogóle zadziało? Sam już ostateczny remont, czyli w takim potocznym rozumieniu prace wykonawcze zaczęły się pod koniec kwietnia, zostały zakończone przed rozpoczęciem roku szkolnego w ostatnim tygodniu sierpnia. Został wykonany gruntowny remont poszycia dachowego, usunięte stare materiały, częściowo instalacje ogrzewania cieplnego, częściowo wentylacje, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne i również to oświetlenie stare, energochłonne, wymienione na LED-owe. Została odmalowana ściana, drabinki na zewnątrz, które umożliwiają wejście na dach w razie potrzeby. Panie prezesie, przed chwilą mieliśmy możliwość oglądania odnowionej hali, która jest bardzo sentymentalna dla wielu płocczan, Blaszak Areny. Wiemy, że tutaj wiele prac zostało wykonanych, ale z jakiego powodu w ogóle doszło do tego remontu? Doszło z powodu takiego, że w obliczu takich faktów, że dach już przeciekał, że pewne elementy zaczęły się odrywać, te elementy blachy, no trzeba było podjąć decyzję strategiczną. Co dalej z tym robimy? No i oczywiście tutaj bez Orlenu nic by się nie dało zrobić. Dlatego ja ciągle tu podkreślam te podziękowania i wdzięczność właśnie dla zarządu, że podjął taką decyzję, aby wymienić ten dach, bo jego już nie można było połatać, załatać, ponieważ ekspertyzy wykazały, że musi, jeśli już, to nastąpić cała wymiana dachu. I ta decyzja Orlenu, bo tylko koncern mógł udźwignąć, że tak powiem, wielkość tej inwestycji, bo nas jako spółki Centrum Edukacji na to nie było stać. Co zmienia remont hali w życiu Centrum Edukacji i Płocka? No, ja myślę, że to jest w ogóle historyczna chwila, bo tak naprawdę hala powstała w 1975 roku. To mamy dzisiaj 44 lata. Został wymieniony dach, więc po tylu latach, a z informacji, które gdzieś tam posiadam, to kiedy budowano ten blaszak w 75 roku, to on miał być na kilka lat. A proszę zobaczyć, ile to przetrwało, ile tu wspaniałych meczów zostało rozegranych. Orlen Wisła Płock zdobył czterokrotnie tutaj Mistrzostwo Polski. Brał udział również w pucharach. No, jest to pewnego rodzaju symbol, tak, dla wielu ludzi w Płocku, kibiców, którzy przez te wszystkie lata tutaj cieszyli się tą halą. Tyle mieliśmy, tyle było.